Wika jest spokojniutka, tylko tak, to jest ta klacz. Nie, tamten to jest Witeś, najmłodszy. To jest arabokonik. Wika to jest klacz, a to są jej źrebaki. Jak idę do koni, to zawsze trzymam w kieszeni albo cukier w kostkach, albo chleb. Tamte, jak proszą Wika i Witeś, to grzebią nogę normalnie po końskiem. Wikor chyba leżał w stajni, jak przyszedłem. Mięśnie mu się zastały, to robi tak zwanego pieska. Wyciąga przednie kopyta do przodu i prawie brzuchem dotyka ziemi. Wówczas dostał chlebek i myśli, że dostaje dlatego chlebek, bo w ten sposób prosi. To czasami śmiesznie wygląda. Bywa, że prowadzam tutaj przed obory te konie, no to zanim dojdę do słupa, linkę przywiązać, on potrafi 10 razy tak zwany pieskować, no a muszę mieć całe stado chleba w kieszeni. No jest taki cwaniak, latem to ja chlebek dosuszam na schodach, jak jest słońce. To potrafi tak cichutko wejść po tych schodach, że nawet nie wiem, kiedy wejdzie. Jak zje chlebek, no to już schodzi po schodach, wówczas słychać. A tak jak wchodzi po chleb, to tak jak kot się skrada. Wyje ten chlebek, idzie dalej trawkę jeść. Zaraz konikowi brzuszka wyciągnąłem. Nie mam chlebka, nie szukaj. Damy chlebka, będziemy czyścić konika. Damy chlebka, będziemy... Na początku to były kłopoty, bo pierwszy raz jak miałem, po trzech dniach wypuściłem z zagrody, prowadziłem jak pieska na smyczy. Jak je zamknąłem, no to konie wyskoczyły. Za niskie ogrodzenie było. Owca i same grzecznie szły, ale to uczas jak były dwa. Z trzema końmi jest gorzej, bo to zawsze większe statko, któryś prowadzi i ucieka. Charaktery koni. No Witeś to jest mały żebrak, przylepka, mówię mały chuligan. Wikor jest delikatny jak 12-letnia panienka. 3 razy karmienie jest i tak mi życie leci. No i poza tym wielka frajda, jak się osiodła koni i się jedzie w lasy. Okolice tu są ładne. Mam całkowite zaufanie do swoich koni. Miałem taki wypadek, jechałem przez pole już po Różycku i trafiła się lisia jama. Siedziałem na klaczy, na wice i normalnie wpadła jej noga po sam brzuch. Nie szarpała się. Czekała spokojnie, aż ja z niej zejdę. Jedna noga wpadła jej w dziurę, na drugiej klęknęła. Także normalnie była, dziubnęła nosem w ziemię. Dopiero jak ja zszedłem, wyciągnęła nogę z dziury, wyprostowała się, obejrzałem, czy ma nogę całą, niezwichnięta, dopiero siadłem i pojechałem. Patrycja, i trzymaj ją, czekaj, aż ja dojdę. No. Zaraz damy chlebka, zaraz damy, to zamkniemy. Zaraz, Wikorku, weź może te suble, żeby nie podeszczali. Tamtej strony. O, już teraz mamy spokój. Już jeden drąg jest na dole. Zaraz, Wikorku, zaraz dam chlebek, tylko założę tak. Chorób do mózgu, zu. Jak komuś za usta, to jest złoty krok. No to chodź, stuwaj, chodź, chodź. Wikarku, no chodź. Wikar, chodź. A tak. No, chodź, chodź, dokoła, chodź. Czekaj, jak to jest. Tu się znowu nie zaplątał mocniej. No chodź dokoła, chodź, 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 chodź. Nie tu, nie tu, nie tędy, Wikorku. Nie tędy. Ej, ty kamoniu, ty.
wychodzą koniki. Wikunia, jak tam sianko masz. To nic, to nie dla konika, nie tylko dla konika. Idź tam sianko. Także cholera, wózek nie ma hamulców. O koniach marzyłem, jak sięgam w głąb pamięci, nie wiem, może miałem 10 lat, może mniej. A tu akurat miałem warunki, bo przedtem mieszkałem w mieście na Mazurach. W mieszkaniu nie było jak trzymać konia. Tutaj wziąłem konie. Są dla mnie wszystkim. Tak, człowiek by się po prostu raz, żeby zanudził. A ja mam taki charakter, że ja muszę coś z siebie dać. To może ja wiem, może to jest wada, bo czuję, że muszę być komuś potrzebny. No ale one doceniają to. Tu sąsiedzi byli z początku zafascynowani. Chociaż mówili, kaleka ma konie i tak je teraz sprzeda. Potem konie chodziły luzem, tu zostawi pączki tam, to już zaczęli kręcić nosem. Może nawet przez zwykłą złośliwość te konie zaczęły przeszkadzać. To w zasadzie sobie cenię konie bardziej jak ludzi. Troszkę na temat ludzi zmieniłem zdanie, jak od 2 lat przyjeżdża Karolina z wolontariatem. Zupełnie inne podejście. Do wtorku przyszłość mi się jawiła w pięknych kolorach. Teraz mam ranę, to w zasadzie jestem przerażony, bo zanim mi to się zagoi, to jestem uziemiony co najmniej na 2-3 miesiące. Kłopot, no ale tu mam z wolontariatu obiecanie, że będę chociaż co tydzień, żeby te konie pobiegały, bo one jednak mimo wszystko potrzebują ruchu. Wózek elektryczny nawalił, a na ręcznym nic nie mogłem zrobić. Teraz chociaż tutaj na trawkę wypuszczę, bo zimą one nie będą uciekać, a jak nie ma zielonego, to siedzą spokojnie. Co będzie, przyszłość pokaże. Ja jestem zawsze optymistą. Chociaż wszystko w szarych barwach. No ale życie jest piękne. Jak to będzie uchodziło.